Polecam. Tak, to jest nawiązanie podobno, dosyć niejasne nawiązanie do Duracella. Jak pamiętamy, tam zawsze standardowym elementem każdej reklamy baterii Duracell był zawsze różowy królik, który okazywał się lepszy od tych zwyczajnych różowych królików, które niestety działały na normalne baterie, nie baterie Duracella. I właśnie to jest dosyć niejasne, dlaczego programiści zostawili królików niewidocznych, niewidzialnych. To jest dosyć niejasne i nie odszukałem tego. Nie odszukałem kompletnie informacji na ten temat. Może jakaś tutaj się pojawi anotacja, jeśli znajdę coś jeszcze, spróbuję wygrzebać, jednak właśnie to jest dosyć niejasne nawiązanie do tego, dlaczego te króliki wszystkie są niewidzialne. No i cóż, to w zasadzie byłoby na tyle w tej sesji, w tej już ostatniej, końcowej, zakończającej naszą całą przygodę z Fallout Tactics, sesji na temat wydarzeń specjalnych w tej grze. Tu był Lawoskory, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że większość z was nie zaśnie podczas moich długich podróży pomiędzy lokacjami. No i bardzo dziękuję właśnie temu użytkownikowi, który zapytał mnie, czy mam zamiar skończyć to wydarzenia. To chyba jeden z takich głównych powodów, dla którego skończyłem tak szybko, wziąłem się za to, ponieważ no oczywiście miałem to, myślałem na ten temat, że tak, no skończę kiedyś. No i właśnie bardzo dziękuję temu użytkownikowi, że przypomniał mi, że obiecałem i ktoś czeka na tą sesję. No i to było w zasadzie tyle. To był Lawoskory i życzę wszystkim widzom miłego dnia.